23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 oraz końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48 56. Drodzy Państwo, dzisiejsze nasze modlitewne spotkania w rodzinie Radia Maryja odbędą się m.in. w Łodzi, Ostrowcu Świętokrzyskim, w Mrągowie oraz w Piekarach Śląskich. Przepraszam, bo to dzisiaj już jest niedziela. W kościele świętej Anny o godzinie 18 msza święta dla przyjaciół Radia Maryja. W Ostrowcu Świętokrzyskim, w parafii Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej na Piaskach o godzinie 18 msza święta, po niej spotkanie formacyjne w salce przy kancelarii. Uwaga, Mrągowo, parafia świętego Wojciecha, dzisiaj o 10.30 msza święta, przed Eucharystią modlitwa różańcowa. Uwaga, Piekary Śląskie, sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, o godzinie 9 msza święta na Kalwarii. Zapraszamy w sposób szczególny wszystkie dziewczęta i kobiety. Mama Marianna, zgłaszam się, pragnę poprosić, dzwonię z parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Dowiedziałam się dzisiaj, że zmarł bardzo młody kapłan, 52 lata. I chciałam poprosić o modlitwę za jego, no, za jego duszę. Jeśli to możliwe, poprosiłabym Jose Carrerasa i imię Jezus, Kyrie Jezus. A jak temu kapłanowi było na imię, pani Marianno? Zbigniew. Ksiądz Zbigniew, tak? Ksiądz Zbigniew, bardzo młody i wspaniały. Włączymy księdza Zbigniewa do naszej modlitwy różańcowej tuż po godzinie 2 w programie Dla Ameryki, dobrze? A możliwa będzie ta pieśń? Jeżeli odnajdę w archiwum, to wyemituję. Jest na pewno w archiwum, jako modlitwę też. Dziękuję i pozdrawiam. Bóg zapłaci, z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Moje imię jest Maria. Witam, pani Maria. Proszę. Pani Mario, to radio nam przeszkadza już któryś raz z rzędu. Proszę Ojca, już przykręcę. Tak. Proszę Ojca, chciałam wszystkich pozdrowić, słuchających nas, a przede wszystkim moją siostrę Celinę. Oczywiście ojców wszystkich i wszystkich, którzy pracują w Radiu Maria. I proszę Ojca, bardzo bym prosiła, czy jest możliwe, ja słyszałam kiedyś taką, to znaczy w ubiegłym tygodniu chyba słyszałam taką pieśń bardzo ładną, tylko to było przed występem Ojca Pienkosia. To ja potrzebuję... jesteś wciąż obok mnie, czy coś takiego jest? A jaki wykonawca? No nie wiem, bo to ja tylko słyszałam w radiu to. Tak, bo to są zapamiętane jakieś słowa, ponownie zwrotki. Ale to ciężko... jest początek. No ale nie zawsze początek jest tytułem pieśni, tak. Aha, samo. Nie jest, to wiem o tym, że tak jest. Chociażby tak jak z Listem z Morza, pani Mario, to rzeczywiście Noc taka ciemna to nie jest tytuł, tylko od tego zaczyna się List z Morza, a utwór wiem zatytułowany wiem, jest List z Morza. Ale ponieważ wiem, że ojciec lubi tego wykonawcę i byłam przekonana, że ojciec to pamięta. No i udało się, po jakimś czasie odnalazłem i wszedłem na właściwy trop. Bardzo gorąco dziękuję, pani ja Mario. Ja również życzę miłego dyżuru i wszystkiego najlepszego i serdecznie Ojca pozdrawiam. Bóg zapłać, z Panem Bogiem, pozdrawiam również i ja. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Szczęść Boże, Ojcu. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Elżbieta z Lublina. Chciałabym poprosić, jeżeli to jest możliwe, Ojca o piosenkę w aksamitnych płatkach róży, którą śpiewa Jacek Kierok. A piosenkę dedykuję sobie, ponieważ mam dzisiaj urodziny. Czyli od razu, pani Elżbieto, składamy najserdeczniejsze urodzinowe życzenia w imieniu całej rodziny Radia Maryja. Życzymy Bożego błogosławieństwa, uśmiechu na twarzy i radości w sercu. Szczęść Boże, bardzo Ojcu dziękuję. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Kochana rodzino Radia Maryja, apostolska rodzino Radia Maryja, ci wszyscy, którym zależy na przyszłości młodzieży, dzieci, kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, przynajmniej na 10 lat sadzi las, daleko w przyszłość kształci i formuje dzieci i młodzież. Dlatego też widząc, jak mało w Polsce jest jeszcze szkół katolickich i uczelni, jak dużo jeszcze w uczelniach i szkołach lewactwa, sprytnie ukrytych pozostałości marksizmu i lewactwa w myśleniu, założyliśmy uczelnię, która mimo iż ma dopiero 15 lat, jest bardzo wysoko ceniona i wysoko notowana, a nawet wyróżniona przez organa kontrolujące uczelnie w Polsce. Wyjątkowa w skali międzynarodowej. Tak, współpracuje z prawie 40 uniwersytetami świata i 33 w ramach Erasmusa. Jeśli chodzi o zatrudnienie po studiach, to według badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kilkaset uczelni w Polsce nasza jest bardzo wysoko, bo na już 5 miejscu w Polsce. Nasi absolwenci pracują w różnych mediach, telewizjach, redakcjach, urzędach w Polsce i w Unii Europejskiej, ministerstwach, a nawet u prezydenta Polski. Mamy na bardzo wysokim poziomie dziennikarstwo, politologię, kulturoznawstwo z możliwością praktyk. Można spokojnie powiedzieć, że nie chcieli jakiegokolwiek Boga. Takich praktyk nie ma na żadnej uczelni. Takich praktyk politologicznych nie wiem, gdzie są takie. Nawet w najwyższych urzędach i nie tylko w Polsce. Oczywiście trzeba się starać, trzeba chcieć być dobrym. Naszej uczelni, która ma zawołanie wiara, rozum, ojczyzna i wyjątkowa w skali międzynarodowej, mamy politologię o specjalnościach marketing polityczny, polityka międzynarodowa, polityka społeczna i ludnościowa, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne, bezpieczeństwo państwa i dyplomacja. To jest najnowsza specjalność. Bezpieczeństwo państwa i dyplomacja. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. I tu kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy. Są studia kulturoznawstwo, kultura audiowizualna, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyseria. Jest informatyka i tu grafika komputerowa, techniki multimedialne. Są studia podyplomowe, marketing internetowy, dziennikarskie, rzecznik prasowy, fundusze unijne, pozyskiwanie i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne, bardzo poszukiwane, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, ekologia i zarządzanie. Są różne kursy dokształcające, szkolenia specjalistyczne. Możecie to państwo zobaczyć na portalu uczelni www.wsk.sim.edu.pl. To są tylko niektóre propozycje. My dziękujemy wam, rodzinie Radia Maryja, za współpracę na wymagającym polu kształtowania pięknej przyszłości młodzieży, dzieci, waszych wnuków, a przez to i naszej ojczyzny. Informacji jeszcze raz przypominam na stronie www.wsk.sim.edu.pl i telefonicznie od poniedziałku do piątku, od 8 do 15, 56 610 7200. Powtarzam, 56 610 7200. Jeszcze raz, Bóg zapłać za współpracę wszystkim, którym zależy na pięknej przyszłości waszych dzieci, waszych wnuków i na naszej ojczyźnie.
41 minut po północy, także tę ważną sprawę kształtowania przyszłych pokoleń naszej ojczyzny. Całą rodzinę Radio Maria bardzo mocno kładziemy na sercu. Proszę bardzo, Radio Maria, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówi Henryka z Częstochowy. Proszę ojca, jeżeli to jest możliwe, bardzo bym prosiła o jedną z piosenek Stan Borysa i wraz z pozdrowieniami przesłać ją wszystkim chorym i cierpiącym. Czy jakaś konkretna piosenka, czy dowolna? Dowolna. Tylko jaskółka, żeby nie była niedawno słyszałam. Tak, była jaskółka, tak. Tak, także gdzie jakąś inną. Obojętnie którą. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam pani Henryko. Wszystkiego dobrego życzę. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon? Z Jońca, Paweł się kłania. Witam panie Pawle i bardzo proszę. Chciałem poprosić o piosenkę Biała Mewa. Biała Mewa, już notujemy, bo się zaczyna nam zbierać tych utworów muzycznych trochę. Komu dedykujemy ten utwór muzyczny? Mojej ukochanej żonie. A żonie jak na imię? Moja kochana żona Dorota. Czyli także panią Dorotę proszę pozdrowić od nas. Bóg zapłać. Panie Pawle, z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Dziękujemy ślicznie. Kolejna dedykacja przed nami w aksamitnych płatkach róży Jacek Kierok. Teraz i zawsze. Janina z Węgrowa, opiekunka koła przyjaciół Radia Maria przy Bazylice. Proszę ojca, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy, którzy o tej porze czuwają. Proszę ojca, ja zechcę prosić ojca o wybraną pieśń czy melodię dla państwa Szymańczuków z Kosowa Leckiego, dla pana Pawła Szymańczuka z rodzicami i z rodzeństwem, z rodzinami. Chcę też powiedzieć w tej nocnej godzinie, że państwo Szymańczukowie przez wszystkie lata pielgrzymują ze mną, naszym kołem, na wszelkie uroczystości związane z Radiem Maryja. W tym roku, na Dzień Dziękczynienia, na prośbę pani Elżbiety Szymańczukowej z Węgrowa pojedziemy do Torunia przez Kosów Lacki do Małkini, a potem wyminiemy Ostrów Mazowiecką i będziemy jechali do Torunia. Wszyscy, którzy nie byli jeszcze w Toruniu, nie skorzystają z tej oferty. Celowo zmieniamy trasę. Po to proszę ojca, żeby się zasianie piękną waszą posługę, ojcowie kochani. Bóg zapłać. I jeszcze raz proszę o wybraną melodię dla państwa Szymańczuków, Elżbiety Dariusza, rodziców pana Pawła z rodziną całą. Dziękuję pani Janino. Ja tylko przypomnę numer telefonu dla tych, którzy chcieliby dołączyć do tej grupy wybierającej się między innymi na dziękczynienie w rodzinie. Jak słyszeliśmy, trasa znacznie bogatsza w różnego rodzaju inne miejsca. Telefon komórkowy, telefon stacjonarny, przepraszam, 25 792 2748. 25 792 2748. Za chwilę także o uwagę poproszę Białą Podlaską, Biłgoraj, Brześć Kujawski oraz Brzeziny koło Łodzi. Bardzo proszę, Radio Maria, halo? Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, kogo witamy? Dziennika biskupiego. Witam panie. Ja w takiej sprawie dzwonię. Ja mogę prosić o modlitwę bardzo ważnej, takiej trudnej sprawie, żeby cię pomodlił, ojciec. To jest taka bardzo ważna sprawa. No właśnie tak. Czy mogę poprosić? Tak, pani Janino, wszystkie intencje modlących się wraz z nami zawsze włączamy do naszej różańcowej modlitwy, do koronki Bożego Miłosierdzia. Dlatego jeżeli pani uczestniczy w tej modlitwie, to bardzo proszę w swoim sercu na początku tej modlitwy zanieść tę intencję. To jest wielka modlitwa rodziny Radia Maria. Nie sposób, wiadomo, wymieniać wszystkie intencje. Ja w prywatnej modlitwie obiecuję także pamięć, ale także kiedy podejmujemy naszą wspólną modlitwę na antenie Radia Maria, to bardzo proszę, aby także
te swoje intencje włączyć. Pozdrawiam, tego co dobre życzę. O uwagę poproszę Białą Podlaską, miejscowości okoliczne. Międzyparafialna grupa wybiera się na dziękczynienie do Torunia. Zapisy u pani Jolanty 609 214 172, 609 214 172, i drugi numer telefonu komórkowego 697 090 959. Powtórzę, 697 090 959. Biłgoraj, parafia świętego Jerzego. Zapisy w księgarni świętego Jerzego i telefonicznie u pani Stanisławy 84 686 21 65. Powtarzam, 84 686 21 65. Ty jesteś wciąż obok mnie, Gang Marcela śpiewa ten utwór. Eucharystyczny cud. 5 minut mam drogi do Eucharystycznego i do świętego Jacka. Byliśmy... Tak, pani Teresa, słuchamy. Halo, halo. No niestety pani Teresa chyba nie wyłączyła radioodbiornika i dlatego ta nasza rozmowa nie jest możliwa do podjęcia w dalszej części. Uwaga, Brześć Kujawski. Zapraszamy także chętnych z parafii sąsiednich. Wyjazd organizowany jest przy parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Zapisy u pani Teresy 784 667 339. 784 667 339. Uwaga, Brzeziny koło Łodzi. Rodzina Radia Maria zaprasza gorąco. Zapisy u sióstr Bernardynek w Brzezinach, a także u pani Janiny numer telefonu 509 328 021. 509 328 021. Bardzo proszę, Radio Maria, halo. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Dobrze, że usiadłem, bo na stojąco nie idzie się dodzwonić. Tak, bo pan próbuje na numer dla zagranicy, a pan dzwoni z Polski. A, rozumiem. To będę się poprawił. Poprawię się. Tak, ale już jesteśmy na antenie, więc bardzo proszę. Chciałem podziękować za ostatnią dedykację. Bardzo mi się podobała. A mam prośbę, w zasadzie trzy prośby. Jedna to będzie silna lina, dyspół Lux Torpeda. I chciałbym ją dedykować wszystkim tym, co mogliby być częścią takiej liny, ale z różnych powodów nie mają nikogo wokół siebie i szukają, gdzie mogą. Takim miejscem może być rodzina Radia Maria, czy jakieś wspólnoty przykościelne, ale może trzeba się ruszyć gdzieś dalej, pochodzić nocami po ulicach, znaleźć ludzi, którzy potrzebują pomocy. Żebyśmy wspólnie razem, razem z tymi, co potrzebują, byli tą silną liną. To jest jedna prośba. Druga, taka pilna, przed chwilą wypadł mi siostrzeniec z pokoju za potrzebą. Prosiłbym, taki mały, taki duży może świętym być. Oraz Krzyżu Święty nade wszystko, czy może najświętszy. Dla pewnego 88-letniego pradziadka już, którego dzisiaj poznałem w Skawinie, między Ajką a Wojskiem, a Centrum Kultury i Sportu. Nie pamiętam imienia tego pana, ale na pewno miał ze sobą trzy nogi, bo chodził o lasce. Także te trzy prośby. A jeszcze jakby się udało, to Bęsiu, jak się wpisuje, to na koszulce ma taki napis Bóg ponad hajs, czyli Bóg ponad pieniądze. Tak, bardzo więc fajny od razu, tam jest taki fragment. Tak, panie Krzysztofie, wszystkiego nie da rady się zrealizować, bo oczywiście mamy ograniczony wymiar naszego czasu. Z Lux Torpedy nie mam tej silnej liny, o której pan mówi. Z Lux Torpedy mam Robaki, Hymn, Mowa Trawa, Raus, Tajne Znaki, Fanatycy, Gdzie Ty Jesteś, Tu i Teraz, Wilki 2. Wilki 2 niech będzie. Wilki 2, tak? Tak, tak. A ten Krzyżu Święty na ponad wszystko się da? Zobaczymy. No to Bóg zapłać, ojcze kochany. Dziękuję, aleluja i do góry, jak mówi Krzysztofianik. Bóg zapłać, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Proszę bardzo, Radia Maryja, halo? Halo, halo? Halo? Szczęść Boże, kogo witamy, halo, skąd telefon? Nie, tak ładnie. Czy my się słyszymy? No niestety kolejna osoba, która chyba nie wyłączyła radioodbiornika. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze, z
dzwonię z Warszawy, Barbara. Mój mąż walczył. Niestety tak się mówi, a nie wszystko na jest logiczne. Rybarza. Słuchałam audycji 14, tak, kiedy ksiądz się mówił będzie, albo się nie o natarciu mówić na Uniwersytet Warszawski. A dzisiaj kiedyś mówiono w międzyczasie i zwracano uwagę, że to jest błąd. Potem ten błąd się przyjął i mówił z błędem mnóstwo innych błędów. Proszę ojca, jak się to dla kolegów, przyjmie, to trudno. Och, malutka grupa tylko żyje. Bo nie ma międzyczasu, jest to nielogiczne. Na pewno i o tej porze. Proszę, jakąś melodię. Jeśli można, z okresu powstania. Każda jest nielogiczna wierze, będzie dobra. Niestety, różne rzeczy ludzie mówią. Bóg zapłać, pani Barbaro. Panią pozdrawiam i tych wszystkich dzielnych Polaków, którzy mieli odwagę walczyć o wielkość Polski, o jej wolność i suwerenność. Bardzo gorąco pozdrawiam pani Barbarę. Ja też tu się urodziłam, tu cała rodzina walczy. Tak, tylko jestem i pani ważności, dlatego, że się przyjmuje, to się mówi. Miałam wówczas 13 lat, to prawda, to też mogłam działać, ale moje działanie było takie, że było tajne nauczanie u nas w mieszkaniu. No i ja z dzieciakami dyżury pełniłam na podwórku. Tak, to wszystko. Dziękuję, dziękuję pani Barbaro. Ślicznie pozdrawiam. Bóg zapłać tak za to, że się zadzwoniło. Zapłać Panem Bogiem. Stan Borys to kolejna dedykacja, która miała wybrzmieć dzisiejszej nocy. Pani Henryko, dzisiaj proponuję utwór zatytułowany Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. To sam. Kto ciebie do domu zaprosił? No, ojciec tego, Don Basyla, tego, który prowadzi te zespoły, no, który stworzył Festiwal Muzyki Lądowej. Tak. Ja go po prostu znałam przed laty, jak tak, jeszcze młodego człowieka, mm-hmm, takiego, jeszcze miał wtedy figurę. No, bo tak, oczywiście, no, no. No i tak, miał już wtedy tą wizję taką, no, widzisz, taką. No, no. Tutaj. Tego, żeby szerzyć proszę, zresztą o kulturę swojego rodu, sobie to pachnie. Ale Boże, jak oni się tam źle mieli, to tych ja nie wiem, po prostu wybiegł. Tak. Tajemnice chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo w rzymskim imperium. Tajemnice tropi dziennikarzy tak śledczy S.E. No, kata, wiesz, przy okazji, tak nie na pustyniaki w Grodowcach, w Rzymie, nie tylko mnie, no bo S.E.K.A. poszukuje prawdy, ukrytej pod warstwą legend, wierzy i historii tej. Na stole wszystko, co trzeba. Właśnie jego mamę znałam. To była taka, no prawdziwa cyganka, bo ona rzeczywiście, jak zabiła kartę, ja poza tym, ona w końcu popatrzyła na człowieka. No i powiedziała mnie, ile razy się przeprowadzę i tego. No i mówi, ostatni dom, twój ostatni dom w lesie będzie domem szczęśliwym, że ja dopiero w drugiej połowie życia, wiesz, jakby. Tak się uspokoję, że u mnie jest, jestem taki duch, który mnie popycha do przygody, do zmian, do działania. Cesarz Imperium Rzymskiego Konstanty przyjął religię Chrystusa i zachód nawrócił się na chrześcijaństwo. Ale czy wiara Konstantyna była szczera? A może postać Jezusa, jakiego znamy dzisiaj, została stworzona przez zaprzysięgłego poganina? Tajemnice chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo w rzymskim imperium. Tajemnice tropi dziennikarz śledczy Symcha Jakobowicz. Na pustyniach i w grobowcach w Rzymie i Ziemi Świętej Symcha poszukuje prawdy, ukrytej pod warstwą legend, wierzeń i historii biblijnych.
przybywamy do Stambułu w Turcji. W IV wieku naszej ery cesarz Konstantyn zbudował tu nową stolicę, którą nazwał Konstantynopolem. Prześladowanie chrześcijan było już wówczas zakazane. Uczeni spierają się jednak, czy cesarz był szczerym wyznawcą nowej religii. Jesteśmy w sercu Stambułu, zbudowanego przez Konstantyna. Zanim wstąpił na tron, przez ponad 300 lat chrześcijanie byli nieustannie prześladowani. Za sprawą Konstantyna w ciągu kilku lat chrześcijaństwo stało się państwową religią Imperium Rzymskiego, a w konsekwencji także znacznej części świata. Kim był Konstantyn Wielki? Czy Jezus odnalazłby się w stworzonej przez niego religii? W IV wieku Imperium Rzymskie było podzielone na cztery autonomiczne regiony. Zachodnią częścią władał ojciec Konstantyna. Gdy w 306 roku zmarł w Yorku w Anglii, jego armia obwołała Konstantyna cesarzem całego Imperium Rzymskiego. To Gedmanik przecież. Wybuchła krwawa walka o tron. A Gedmanik był... W 312 roku Konstantyn stoczył bitwę z generałem Maxentiuszem, władającym środkową częścią obejmującą Rzym. Ich zmycznił renesansowy artysta Rafael 1200 lat później. Malował opierając się na wczesnych źródłach chrześcijańskich. Dlatego freski opowiadają tradycyjną wersję legendy o nawróceniu się Konstantyna na chrześcijaństwo. Istnieje jednak znacznie starsze dzieło, przedstawiające zupełnie inną historię. Ale ty gadasz, masz. Nigdy prawdy nie poznasz, już to gadał. Dla upamiętnienia zwycięstwa nad Maxentiuszem. Ciągle wydaje, że tylko ty prawdę głosisz. Znajduje się w odległości zaledwie 21 metrów pod Koloseum, gdzie niegdyś dla uciechy mordowano chrześcijan. Obawiając się uszkodzeń, rzymski Wydział Zabytków przez ostatnie 30 lat odmawiał badaczom dostępu do łuku. Droga do poznania Konstantyna wiedzie przez ten łuk. Wyryto na nim historię jego zwycięstwa. Przez 30 lat nikomu nie wolno było zbliżać się do łuku. Dziś wreszcie możemy rzucić na niego okiem. Towarzyszy nam znawczyni biografii Konstantyna Elizabeth Marlowe. Dotąd płaskorzeźby oglądała tylko z ziemi lub na fotografiach. Wreszcie może przyjrzeć im się z bliska. Są fantastyczne. Jakie wielkie. Dopiero teraz widać, jak bardzo Konstantyn pragnął uwiecznić swoje zwycięstwo nad Maxentiuszem. Właśnie, słynna bitwa na Polskiej myśli. Cieszę się jak mały dzieciak. Niesamowity rynek. Wszyscy powinni oglądać go z tej perspektywy. Na łuku Konstantyna opisano bitwę o most Mulwiński, leżący na północ od Rzymu. Według fresków namalowanych przez Rafaela, armia Maxentiusza miała przewagę liczebną. Ale przed bitwą Konstantynowi objawił się krzyż, a we śnie nawiedził go Jezus. Tym znakiem zwycięstwa podobnie. Wizja na zawsze zmieniła jego życie. Tradycja głosi, że cesarz porzucił rzymskie wierzenia na rzecz chrześcijaństwa. Rozkazał żołnierzom umieścić na tarczach i sztandarach znak krzyża, a potem poprowadził ich do zwycięstwa. Wkrótce całe Imperium Rzymskie przyjęło wiarę chrześcijańską. Tyle tradycja. Co na to łuk Konstantyna? Na tej płaskorzeźbie twarz cesarza została odłupana, zapewne przez jego wroga. Widzimy pokonanego Maxentiusza znikającego w wodach Tybru. Nie ma jednak ani śladu wizji krzyża, która miała skłonić Konstantyna do przejścia na chrześcijaństwo.
Co to za facet? Chorąże niosący sztandar. Nie ma krzyża. Z dołu tego nie widać. Na tarczy także nie ma znaku krzyża. Łuk Konstantyna jest najlepszym źródłem wiedzy o wydarzeniach, które nastąpiły w ciągu kilku lat po bitwie. Nie ma na nim ani jednej wzmianki o chrześcijaństwie. Na łuku nie wyryto Jezusa, krzyża, ani innych symboli chrześcijańskich. Konstantyn powinien wychwalać religię, która umożliwiła mu zwycięstwo, o ile w ogóle doznał objawienia. Wszystko jest mit po jakimś czasie i dlatego nie było. Dodać to każdy potem mógł, żeby upiększyć. Przecież chrześcijanie byli prześladowani. Nie powinno ich być w szeregach rzymskich. No ale nauki światłe. A im to tylko jacełka przedstawiają. Niegdyś przebiegała granica Imperium Rzymskiego. To tu Konstantyn rozpoczął marsz po władzę. Teren jest dosłownie usiany rzymskimi fortami, usytuowanymi wzdłuż muru Hadriana. Andrew, czym tu ślady świadczące o obecności chrześcijan w rzymskiej armii? Co o tym sądzisz? Z pewnością nie znalazł się tu przypadkowo. Natrafiliśmy na łącznie 7 identycznych krzyży, wyrytych w murze. Są blisko siebie. To dość niezwykłe znalezisko. Symbole chrześcijańskie wyryte w murze przez tę samą armię, która ukrzyżowała Jezusa, świadczą o tym, że chrześcijanie znajdowali się w jej szeregach zanim Konstantyn zdobył władzę. Ich lojalność była na wagę złota. Czy służyli także w armii Maksencjusza? Było to znacznie bardziej prawdopodobne. Armia Konstantyna składała się głównie z barbarzyńców z dalekiej północy, gdzie wpływy chrześcijan były najsłabsze. Wygląda na to, że chrześcijańscy żołnierze byli obecni w rzymskiej armii przed słynną bitwą o most Mulwiński. Skoro Maksencjusz na to pozwalał, dlaczego jedynie Konstantyna przedstawia się jako sojusznika chrześcijan? Żeby się tego dowiedzieć, musimy lepiej poznać osobę Maksencjusza. Jedyne ślady jego panowania znaleziono nieopodal łuku Konstantyna. Odkryła je Clementina Panella, archeolog. Panella uważa, że te cesarskie perła i broń należały do samego Maksencjusza. Jego zwolennicy czcili je podobnie jak chrześcijanie krzyż. Po odnalezieniu ciała Maksencjusza, Konstantyn odciął mu głowę i zabrał ją do Rzymu. Przedstawił pokonanego w jak najgorszym świetle. Nazwał go tyranem. Przypisał mu najgorsze grzechy, a następnie wymazał pamięć o nim. Konstantyn próbował usunąć Postariusza z kart historii, przedstawiając go jako pogańskiego tyrana i kata chrześcijan. Ale Maksencjusz był wybitnym władcą. Nie prześladował chrześcijan. No właśnie. Ciekawa, co by się stało, gdyby zwyciężył. Konstantyn wielki jest wielkim mitem. Dziś wyglądałoby nasze... Nawrócił się. Tak samo jak Hannibal. Jakby ruszył na Rzym, to by kultura nie była grecko tego rzymska, tylko inna. Wizerunek Maksencjusza jako złowrogiego tyrana jest nieprawdziwy. Może więc postać Konstantyna, tylko nieprawdziwe jest. Cesarza również okaże się fałszywa. Sylwia uważnie bada tajemniczą religię wyznawaną przez władców starożytnego imperium.
czcili oni pogańskiego Boga, wykazującego niebywałe podobieństwo do Jezusa. A na jakiego? Nie wiem. Alemana? Tajemnice chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo w rzymskim imperium. Źródła wczesnochrześcijańskie utrzymują, że cesarzowi Konstantynowi Wielkiemu ukazał się Jezus. Wizja sprawiła, że cesarz pokonał swojego rywala Maksencjusza. Objął władzę nad Imperium Rzymskim i nawrócił je na chrześcijaństwo. Ale czy naprawdę był chrześcijaninem? Najważniejszych wskazówek dostarcza jego łuk triumfalny, wzniesiony w Rzymie. Zamiast symboli chrześcijańskich, Semcha znalazł na nim jedynie pogańskie bóstwa. Oto Konstantyn w otoczeniu boga Tybru, skrzydlatej bogini zwycięstwa, i Romy, patronki Rzymu. Nagromadzenie pogańskich symboli może dowodzić, że Konstantyn przyjął ideologię chrześcijańską tylko po to, żeby zyskać przychylność zarówno własnych żołnierzy, jak i oddziałów Maksencjusza. To jednak nie wystarczyło. Konstantyn, chcąc władać całym Imperium Rzymskim, potrzebował pomocy oficerów i arystokracji. Wielu wyznawcami tajemniczej religii, znacznie starszej od nauk Jezusa, zwano ją mitraizmem. Mitraizm. Boga Słońca. No to co, wiadomo. W jaki sposób Konstantyn wykorzystał mitraizm i chrześcijaństwo dla swoich celów? Czy połączył je w jedną super religię, która umożliwiła mu przechwycenie władzy nad całym Imperium Rzymskim? Niedaleko miejsca, w którym Semcha oglądał dowody obecności chrześcijan rzymskiej armii, odkryto kolejny fort. Odnalazł go w 1949 roku pies, węszący w poszukiwaniu kości. No nie, ale ja. Budowla okazała się świątynią wzniesioną przez rzymskich oficerów wyznających kult Mitry. Pies mojego ojca, taki sam jak ten, odkopał fragment ołtarza. Znalezisko jest dobrze zachowane dzięki wilgoci w glebie. W pobliżu był rzymski fort. Stacjonowało w nim 500 żołnierzy. Świątynia jest mała, bo mitrę czcili tylko oficerowie. W tej świątyni rzymscy oficerowie potajemnie wyznawali kult boga Mitry. Tuż obok zwykli żołnierze coraz liczniej nawracali się na chrześcijaństwo. Mitraizm był religią elitarną, praktykowaną wyłącznie przez mężczyzn. Kandydatów prowadzono do ukrytej świątyni oświetlonej pochodniami. Stawali przed obliczem Mitry, którego głowę od tyłu opromieniało światło świecy. Aureola symbolizowała status Mitry jako Boga Słońca. No, aureola, nim. Pozostałość po kulcie Słońca. No. Jezus syryjski, broda też pozostałość. I na rydwanie słonecznym, na takim dywanie. Wszystko jest mitraizmu. Pod fundamentami wczesnochrześcijańskich kościołów. Budowano je przez Nadwinek. Bazylika Świętego Przepewna Nadwinek. Przyszedł do kościoła Świętej Pryski w Rzymie. Tam się pod jego posadzką odkryto jedną z największych znanych świątyń Mitry. W tych mrocznych jaskiniach rzymskie elity praktykowały tajemniczą religię. Wygląda jak katedra Notre Dame mitraizmu. Rzeczywiście jest spora. Miała przypominać pierwotną jaskinię, w której Mitra złożył ofiarę z byka. To wydarzenie stanowi rdzeń mitraizmu. Jedyne źródło światła oświetla płaskorzeźbę przedstawiającą najważniejszy mit religii mitriańskiej.
wilgotnej skały wyłania się Bóg Słońca Mitra, składający w ofierze Peka, z którego krwi wszechświat zrodził się na nowo. Mitra jest przedstawiony jako Bóg Stwórca, dzięki któremu możliwe jest odrodzenie się życia. Skała to symbol kokonu, z którego narodził się wszechświat. Kult, choć imponujący, przypomina pogańskie obrzędy. Lecz obecna w jaskini inskrypcja wydaje się chrześcijańska. Znamy niewiele napisów dotyczących mitry. Religię praktykowano w tajemnicy. Tutaj jednak zachowały się niemal zatarte słowa. Łacińska sentencja brzmi: i ocaliłeś nas, rozlewając odwieczną krew. I ocaliłeś nas, rozlewając odwieczną krew. Rozlew krwi uważano za akt odkupienia. Kluczowy dla stworzenia świata i samej natury życia. Mitra rozlał krew świętego byka. Jezus przelał własną krew, żeby ocalić ludzkość. To jednak nie koniec podobieństw. Rytuałów mitraizmu przypomina ceremonia u chrześcijańskich. Ciało i krew ofiary spożywano symbolicznie pod postacią chleba i wina. To przecież komunia. Ktokolwiek brał w niej udział, miał zapewnione życie wieczne. Rytuał przypomina pamiątkę ostatniej wieczerzy Jezusa, praktykowaną przez chrześcijan. Jezus umarł i zmartwychwstał. Podobnie stało się z mitrą, dlatego na ołtarzu przedstawiono go obok egipskiego boga. Jeśli się przyjrzysz, zauważysz pukiel włosów na jego czole. Oznacza to, że mitra jest wcieleniem Ozyrysa, zmartwychwstałego boga Egipcjan. Wyznawcy mitraizmu, podobnie jak chrześcijanie, wierzyli w zmartwychwstanie. Dlatego obydwie religie zyskały popularność wśród rzymskich legionistów. Żołnierze, którzy co dzień stawali oko w oko ze śmiercią, chętnie wierzyli w życie wieczne. Najbardziej zdumiewające jest jednak to, że hucznie obchodzony przez wyznawców mitry dzień jego narodzin przypadał 25 grudnia. Tego dnia w tradycji chrześcijańskiej na świat przyszedł Jezus. Byłem zaskoczony, kiedy odkryłem, że w czasach Jezusa nikt nie wspominał o 25 grudnia. Był to dzień urodzin Mitry. Dla Rzymian 25 grudnia zawsze miał szczególne znaczenie. Odbywały się wtedy Saturnalia. Trwały 12 dni. Ludzie obdarowywali się prezentami. 12 dni, prezenty, 25 grudnia. Chrześcijańska ikonografia przejęła znaczną część tej symboliki. Ślady mitry znajdziemy również w Ewangelii, w opowieści o trzech mędrcach. Ikonografia mitraizmu przetrwała w nowej bazylice świętego Apolinarego w Ravennie. Oto trzej mędrcy, jako trzej magowie. Jak wiemy, przybyli z podarunkami dla nowonarodzonego Jezusa. Ich nakrycia głowy w sztuce greko-romańskiej wskazywały osoby pochodzące ze wschodu. Nie każdy mógł posiadać tego typu nakrycie głowy. Tak zwaną czapkę frygijską nosili kapłani mitraizmu, zwani także magami. Jest również obecna na wizerunkach samego Mitry. Choć na łuku Konstantyna zabrakło symboli chrześcijańskich, znajdziemy na nim 8 postaci przypominających magów w czapkach kapłanów Mitry. But if God
Konstantyn jako wyznawca Boga Słońca nie mógłby zjednać sobie chrześcijan, gdyby nie stworzył nowej wersji chrześcijaństwa, wzorowanej na Mitrailie. Musiał przekonać chrześcijan, że jest jednym z nich, jednocześnie wzbogacając ich religię o pogańskie wierzenia. Nie udałoby mu się to bez pomocy człowieka należącego do kościoła pierwszych chrześcijan. Tajemnice chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo w rzymskim imperium. Historia zapamiętała Konstantyna Wielkiego jako cesarza, który otworzył Rzym na nauki Jezusa. Na łuku Konstantyna nie ma jednak żadnych symboli chrześcijańskich. Wykopaliska wskazują za to, że cesarz połączył mitraizm z chrześcijaństwem, żeby zjednać sobie potężne rzymskie elity. Nie tłumaczy to jednak, jak Konstantynowi udało się przekonać prawdziwych chrześcijan do własnej wersji religii. Ojcowie kościoła po latach prześladowań z pewnością nie pozwoliliby mu tak łatwo wykorzystać chrześcijaństwa dla własnych celów. Istnieją jednak dowody, które wskazują, że wizja Konstantyna była jedynie przypisem do wydarzeń, które rozegrały się na moście mulwińskim. Za Konstantyna tylko jeden z ojców kościoła prowadził kronikę życia cesarza i odnotował jego słynne nawrócenie. Nazywał się Eusebiusz.